Czy wiedzieliście o tym, że w księgarni można kupić karty Pokémon? Ja nie wiedziałem, ale ostatnio jak byliśmy w galerii, to napotkaliśmy bardzo ciekawą księgarnię, która nazywa się Świat Książki. I proszę Państwa, kupiliśmy produkty Pokémon. Także w dzisiejszym odcinku otworzymy karty Pokémon z księgarni, a jeśli podoba Wam się content, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. A teraz let's go! Naszym pierwszym produktem będzie tutaj boosterek z Maszkarady w sleeve'ie. Zapłaciliśmy za niego 21,99. Proszę Państwa, co tutaj się kryje? Dobra, let's go! Oby nam tutaj coś oddało dobrego. Ja wam powiem tak, ja w ogóle byliśmy w szoku, kurczę, że co? Że w księgarni, proszę Państwa, boosterki są? No, to jest bardzo ciekawe. Ja to generalnie w Krakowie, w księgarni, więc nie wiem, czy wy u siebie też macie coś takiego, ale musicie szukać tej konkretnej księgarni, którą wam pokazałem, a w tym momencie Chansey, Snorlax, ale przeskoczyłem od razu trzy karcioszki, Łotryl i Lampet, i co my tutaj mamy? Niestety, Enamorus. Bez hicika. A teraz, proszę Państwa, pora na drugi produkt. Mamy tutaj taki, to jest chyba zestaw szkolny. Mamy dwa boosterki i jedną gumkę w postaci Pokemona. No i jest tak, jest z Belly Boltem albo z Gengarem. No ja oczywiście, że jestem mega mocnym fanem Gengara, no to zabrałem sobie z Gengarem. W środku mamy dwa boosterki Temporal Forces i Twilight Masquerade. Za to zapłaciliśmy 47,99. Tak się to prezentuje, proszę Państwa. Piękna sprawa. Ale wiecie co? Ja Wam powiem tak. To nie jest gumka, to jest figurka na moje biurko. Tak jest, bez kitu. I ten Gengar przyniesie nam szczęście, jak zawsze problem z tym, żeby to rozerwać, żeby się tutaj dostać do tego. Dobra, let's go. Dawaj mi tutaj jakiś dobry drop. O, jaki to ma grzbiet ten Gengar. Co jest? Patrzcie to. Dobra, on sobie będzie tutaj stał do końca odcinka. I co? Tutaj, aha, tutaj jest zabezpieczenie dla Gengara. Niepotrzebne rzeczy. Mamy co? Temporal Forces oraz mamy Twilight Masquerade, więc w tym momencie, proszę Państwa, otwieramy od razu Temporal Forces. Na koniec, jak zawsze, zostawiamy najlepsze. No i proszę Państwa, Scyther, Skitty, Electobuzz, Bramblin. Kurde, ja to dzisiaj, powiem Wam, wyciągam tak te karty dziwnie. Raichu. Niestety nic. Roaring Moon i Psychic Energy. Gdzie mam następnym razem kupić karty Pokémon? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. To znaczy, ja mam bardzo dużo pomysłów jeszcze, co dla Was mogę nagrać. No to, ale jeśli macie jakikolwiek pomysł, to możecie napisać. Sandstrew, Chansey, Cook i Tatsugiri, Karmin, Aggron i Blissey, proszę Państwa, i X, to jest nasz pierwszy hit, jeśli chodzi o dropy z księgarni. No i teraz wjeżdża najdroższa rzecz z całego odcinka, jest to taka walizka. Kurde, w sumie szczerze to nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. A nie, Pokémon TCG Collection, to kosztowało 159,99, jest to dzisiaj najdroższa rzecz. Z tego, co widzimy, mamy coiny, mamy również mini album, także idziemy to otworzyć. No i to się generalnie prezentuje w ten sposób, tak wygląda. I co, walizeczka, no chodź tutaj. Dobra, otwieramy. Dobra. Wyciągamy z folii. Z tego, co widzimy, tak, jest tutaj album jakiś oraz, proszę Państwa, jest również, są również coiny, także ta-ta-da-dan-da-da-dan-dan-dan-dan-dan. Boosterki nam się tutaj wszystkie wysypały. Co mamy? Temporal Forces, również Maszkarada, mamy również Obsidian Flames, ok. Maszkarada po raz kolejny, mamy Temporal Forces, tak jest, i mamy chyba jeszcze jakieś promeczki. Czekajcie, nie, czy to jest Cosmo Holo? Tak, to nie są żadne promki, to jest tylko, znaczy ten Screamtail, to jest, z tego co widzę, to jest Cosmo Holo. Mamy również moneta, to pewnie komuś wrzucę do zamówień na breaku. A ten Iron, nie, w sumie ten Iron Violant to też jest tak naprawdę Cosmo Holo, więc to poleci do albumu. I co my tu jeszcze mamy? Mamy boosterek z Paradox Rift, okej, okay, dobra. Mamy kolejnego, o,
Screamtail, coin, bardzo piękny. Mamy również naklejki, tak jest. Naklejeczki. To nie wiem, to albo to weźmie Pantera, albo to rozdamy. No i tak, no i to jest właśnie w tym momencie już walizka otwarta. Skrzynia pełna kart Pokémon. I w środku mamy album, który sobie otworzymy w sumie, co nam to szkodzi. Ja ogólnie to tego produktu jeszcze tak naprawdę nie otwierałem. Nie otwierałem tego produktu, dobra. Chodź tutaj. I tak, i tu jest, proszę Państwa, nasz mini album. Tak on się właśnie prezentuje. Śmieszny, nie? Śmieszny jest. Łącznie za wszystko zapłaciliśmy 231 zł. Obsidian Flames. Dobra, polecimy po kolei. Ile to mam w ogóle? Mamy tylko i wyłącznie 6 boosterków, proszę Państwa, więc zobaczymy, co się kryje w tym boostereczku. Co to jest? A, to jest Paradox Rift. Ej, wydaje mi się, że powinien być chociaż przynajmniej jeden hit. Jeden hit właśnie z tej skrzyni pełnej skarbów. Wiglet, Minior, Simipur, Zebstrika, Tulip i Orbitle i Steelix tylko i wyłącznie holo. Tutaj mam kodzik dla Was. No i co, proszę Państwa, Temporal Forces. Proszę, oddaj mi. Oddaj mi, bo na razie z tych kart to poleciała nam, znaczy na razie z tych boosterów poleciała nam tylko i wyłącznie jedna karta. Pikachu, Ghastly. O, jak się ładnie układa. Ach, dobra, myślałem, że tam będzie Charizard z basetu. Sentiscorch, Palafin, Eri, Deerling, Medicham i... Oj kurcze. Ach, dobra, Maskarada, wierzę w Ciebie. Wierzę, że mi tutaj coś dropniesz. Sandygast, Feebas, Vulpix, Darmanitan, Leafeon, Swanna, no Karmin, Korpisz i... Oj, moi drodzy widzowie, powiem Wam szczerze, że tutaj się robi niezaciekawie. Obsidian Flames, dawaj tutaj Obsidian Flames. Może coś z Obsidiana, może Charizard, o. To by było dobre. Togepi, Bonsly, Dolif, Salazli, Linekarok. A jak zawsze, moje szybkie palce. Varum, Bronzor i Entei. Oj kurde. Oj. Zostały nam tylko 2 widzowie boosterki. Dobra. Maskaradę odkładamy na sam koniec. Może Maskarada przyniesie nam tutaj szczęście. Scyther. Wążeczny, Marill, Myszka Golett, Golurk, Shaymin. No coś tu musi być, nie? Coś tu musi być. Wiglet i... Last Pack Magic, proszę Państwa. Last Pack Magic. No to jest po prostu hit. Dobra, let's go. Watrel, Grimmet. No proszę. Heliolisk, Rayford, Diplin. Jak zawsze. Munkidori, Chimeko, proszę Państwa. To jest nasz drop końcowy. Czyli to jest nasza druga karta, którą, proszę Państwa, w tym momencie wydropiliśmy. Chimeko. No proszę Państwa, nie trafiliśmy nic dobrego, ale warto było spróbować, warto było tutaj sprawdzić właśnie te karty Pokémon z księgarni. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!